pojedynku wieczoru gali Showtime na Brooklynie Deontay Wilder pokonał przez techniczny knockout w 10 rundzie Luisa Ortiza. Pojedynek zgodnie z oczekiwaniami był wyrównanym i zaciętym widowiskiem. Wilder posłał rywala na deski w 5 rundzie, jednak w 7 sam był mocno zamroczony i z trudem dotrwał do gongu. Amerykanin wrócił do gry w 9 odsłonie, a w 10 zafundował rywalowi 2 knockdowny, po których sędzia przerwał pojedynek. Po 9 rundzie na wszystkich kartach punktowych 85-84 prowadził Wilder. W przekroju całej walki Bronze Bomber trafił rywala 346 razy, sam inkasując 363 uderzenia.